Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie, z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Death Stranding. Na start mamy kolejną wizję Udego. Zobaczmy, czy to jest coś nowego. Nie, to już znamy, więc oczywiście mogę to pominąć. W ogóle zauważyłem, że w momencie, w którym chyba jest do pominięcia dana rzecz, jeśli jest to coś starego, no to widać, że jest do pominięcia cała kascenka, nie? Sprawdzanie identyfikatora. Ale okej, mi to tam nie ziębi, nie grzeje. Jak widzicie, jestem już tutaj w centrum dystrybucji na północ od Węzła Górskiego. Nie zbudowałem jeszcze ani jednej drogi w drodze do Węzła Górskiego. Być może jest to błąd. No ale trudno. YOLO, jak to się mówi. Nie mam tutaj zbytnio niestety dojścia. Będę musiał sobie potem jakoś tutaj podochodzić samemu. Żeby szybciej do tych dróg poznajdywać materiały, ale nie ma tam takiego dużego znaczenia. Jak widzicie, zabrałem już też tamte zlecenie, zrobiłem dla naszego kolegi V. I dostałem od niego dość ciekawą rzecz, bo tutaj wam pokażę. Kurde, nie pamiętam teraz co to sam, ale może tutaj będzie powiedziane. Nie czytałem tego, jak widać zresztą. Tutaj dla was nowa wiadomość od Owena. Tutaj tego chyba wam nie pokazywałem, więc na wszelki wypadek pokazuję. To też. I dobra, to już to od tego w dół wiem, że było na pewno, więc zobaczmy. Najpierw tutaj. Dzięki za załatwienie sprawy ciała kuriera, bo tak, okazało się, że faktycznie kurier, który miał dostarczyć paczkę dla Jaya, no, został zabity. Ale przez to musiałem zabrać jego ciało do spalarni, aby nie było rozpróżni, znaczy wróć, aby nie zamienił się w wynurzonego. Nie jestem pewny, czy to ma faktycznie jakieś znaczenie, czy wiecie, gdybym go zostawił, czytaj to ciało, gdybym go tam zostawił i go nie ruszał, to czy on wtedy faktycznie zmieniłby się w wynurzonego i tam na przykład od tamtego momentu byłoby od cholery wynurzonych? Nie wiem, wolałem tego nie sprawdzać, tak więc załatwiłem to od razu. Ciało spaliłem. Nie było nic szczególnie tam interesującego do pokazywania. No praktycznie to samo, jak spalaliśmy ciało prezydent właściwie. A matki sama w bodajże chyba drugim albo trzecim odcinku to robiliśmy, ale chyba w trzecim. Po prostu podeszliśmy, ułożyliśmy typa na tym takim podejście, on se zjechał do kremacji, no i elo, nie? Nawet nie było potem tej kascenki, że jego szczątki z Hiralium tak poleciały w powietrze, po prostu zjechał, zaczęło się palić, zamknęło się, koniec. I potem jak właśnie zostawiłem ciało kuriera w tamto miejsce, no to dostałem tę wiadomość, a to dostałem jak dostarczyłem ten jego kolejny nośnik właśnie na tutaj. W ogóle ogarnąłem już pamiętam. Dostałem nowe okularki, mianowicie teraz gdzie one będą? Chyba na drugiej stronie. Te? Tia. Okulary przeciwsłoneczne Johnny. Przedmiot podarowany przez tajemniczą postać, znaną jako Jay. Ten sam model był noszony przez znaną osobę ze świata, Jay. Okulary zostały stworzone w oparciu o szczególne wytyczne, w związku z czym nie da się stworzyć innego wariantu kolorystycznego, ale po ich założeniu sam powinien poczuć sobie ducha walki. I uwaga, patrzcie, co to są za okularki. Co to są za okularki, nie? I tak dalej. Nie ogarniam, czego tak długo mi zajęło domyślenie się, że cały ten wątek tego ziomka, Jay, czy jak go tam inaczej nazywać, to jest jedno wielkie nawiązanie do cyberpunka. Bo to są okularki, które ma na sobie Keanu Reeves jako Johnny Silverhand. I uwaga, do czego się dokopałem na fandomie, to fakt, że Keanu początkowo proponowano rolę właśnie sama Stranda i miał tu być. Ale zdecydowano się jednak nie na Keanu, tylko właśnie na tutaj naszego kolegę Reevesa. Więc czy to błąd?
Wydaje mi się, że nie, bo obaj aktorzy są naprawdę dobrzy. No plus jakoś, szczerze, dziwnie bym się czuł, gdybym tutaj widział właśnie Keanu Reevesa, głównie znając go z tego, że no wiadomo, Keanu kogo grał? Grał Neo, grał Johnny'ego Silverhanda i grał m.in. też Johna Wicka, czyli postacie, no Neo tak w trochę później, ale postacie głównie, które walczą i które nie mają problemu ani powiedzmy w kontaktach z ludźmi, takich wiecie, dosłownie na dotyk, ani po prostu żadnych innych, więc mówię, dla mnie byłoby to mega dziwne widzieć Keanu Reevesa, który miałby grać postać, która ma hafefafobię. Mam nadzieję, że dobrze powiedziałem teraz nazwę tej choroby. No byłoby to po prostu dziwne, a Reedus, Norman Reedus naprawdę zajebiście sobie radzi jako Sam. Choć w sumie jego nie znam z innych ról, więc pewnie łatwiej mi to po prostu przychodzi. No, ale jeszcze wracając do tej poczty, to zobaczmy tu. Dobra robota, Sam. Wygląda na to, że miałem rację. Tamten kurier zginął przez mój nośnik. Hombre pewnie miał jeszcze sporo planów na życie. Niech to szlak. Zdałeś go jednak godnie pożegnać. Santa Muerte będzie o tym pamiętać. Tak czy owak, nie ma sensu strzępić języka. Słowa i tak nie mają znaczenia dla zmarłych, prawda? Przynajmniej nie musimy się już martwić rozpróżnią, co oznacza, że możesz wrócić do roboty i szukać kolejnych nośników. Nadal na ciebie czekają. I tutaj... Dobra robota, Sam. Twardy z ciebie zawodnik. Dzięki tobie mam teraz kolejny nośnik. Żal mi tylko tamtego kuriera. Gdyby nie moje zlecenie, wciąż chodziłby po tym świecie. Mam nadzieję, że zazna spokoju w następnym życiu. Oczywiście tobie mogło się to wszystko przydarzyć. No tylko, że my byśmy nie zginęli, tylko byśmy wrócili do życia. Choć jeszcze właśnie, to jest ciekawe, bo ja poza tą fabularną scenką, gdzie miałem miejsce rozpróżnić i tak dalej i wtedy pierwszy raz wróciliśmy do życia, nie zginąłem jeszcze ani razu. I ja jestem ciekaw, czy gdybym został zabity, na przykład przez tych terrorystów, którzy są tam kawałek dalej i przez których niestety będę musiał przejechać, żeby żeby ponownie dojechać do Węzła Górskiego, to czy ja jestem w stanie, czy jeśli oni by mnie zabili i ja wracam do życia, to ja wracam w tym samym miejscu, gdzie zostałem zabity? Czy na przykład moje ciało jest gdzieś przenoszone dalej? To mnie naprawdę ciekawi. I to jest coś, co bym chciał sprawdzić, ale może niekoniecznie jakoś mega chętnie. Więc dobra, no tutaj jeszcze... O! O właśnie! Oczywiście to tobie też mogło się wszystko przydarzyć, chociaż może ty byś sobie poradził. W końcu nie na darmo nazywają cię wielkim dostawcą. W moim świecie też jest kilku takich wielkich, kilka legend. Na tym nośniku było o nich sporo informacji, nie pracowali jednak dla miast czy krajów, byli niewolnikami megakorporacji. A potem jak coś pendechos rozpętali wojnę między korporacjami, która pochłonęła wszystko i wszystkich. Może właśnie dlatego tu trafiłem, nie wiem. Jedyne co wiem to wspomnienia, ale to V, o którym ciągle mówię, musi być kluczem do rozwiązania zagadki. V. Czuję tę literę. Prawie mogę jej dotknąć. Może dowiem się czegoś więcej, analizując kolejne nośniki. Tak czy inaczej, mam coś dla ciebie. Okulary przeciwsłoneczne Johnny. Taki sam model nosił jeden ze starych wyjadaczy w czasie wojny korporacji. Poza tym wzbogaciłem twój kompas o kolejną funkcję. Właśnie to! O tym, kurde, zapomniałem. Ta opcja. Możesz teraz wywołać spięcia w odradkach wrogów. Takie zwarcie powinno ogłuszyć większość skurczysynów. Może będzie teraz łatwiej realizować wielkie dostawy. Tak, to jest też dobre, bo jeśli uda mi się podkraść do typa, bynajmniej na zasięg tego hakowania, to już nie tylko mogę wyłączyć pręty, ale mogę po prostu skakować od radka i ogłuszyć jego właściciela, co jest naprawdę zajebista, może być naprawdę dobre, biorąc pod uwagę, że muszę przez teren terrorystów przejść. I jestem naprawdę ciekaw, czy na końcu tego questa okaże się, że ten nasz partner Jay to jest po prostu Johnny Silverhand na tym nośniku, na reliku, jakoś po prostu tutaj przeniesiony. Jestem naprawdę ciekaw, w jaką stronę pójdzie ten quest. Póki co nic, tylko czekać na kolejne zlecenia od naszego partnera, bo ja jestem naprawdę bardzo chętny na to, aby to zrealizować. Tylko teraz tak.
Tutaj standardowe zlecenia mamy gdzie? Na farmę temporalną, do stacji na północ i do centrum dystrybucji, więc niczego nie zabieramy. Ale bota coś by mógł wysłać do centrum. Okej, dobra, no to... Jedziesz, panie bocie. No, sporo tego ładunku tam miał. Dobra. To bot już idzie. A ja w takim momencie biorę tak, ciężarówkę poproszę schować. I tutaj mamy same ciężarówki, więc... Składowanie pojazdu. Spoko. No to teraz jeszcze bym poprosił o skrawcenie mi bardzo ładnie motorka, bo motorek jednak jest, no, lepszy na taki teren. Plus na szczęście nie będę musiał się męczyć teraz z... wolną jazdą, przez to, że miałby bombę, więc mogę się na spokojnie... Znaczy wróć, mogę jechać po prostu jak będę chciał. Dobra, tutaj wszystko. Ale jak już jest to przetwarzanko. I teraz tak, biogranaty wszystkie przetwarzamy. Drabinki chiralne niech zostaną ze mną. Zaczep wspinaczkowy... No, mogę to przetworzyć. I tak zresztą nie mogę tego wykorzystać. Karabin mi się na pewno przyda. Hematogranaty są schowane w kieszeniach, więc to nie zajmuje miejsca. Worki z krwią. Tutaj, no, coś tam zostało, ale jeszcze nie jest pusty, więc nie muszę tego chować. Kryształów chiralnych. No, w sumie coś tam mogę dorzucić. Żeby chociaż żeby coś tam było. No, tylko wyrzućmy to wszystko. No i kryształów mogę dorzucić tak po prostu do pełna. Proszę bardzo. Okej. Dziękujemy za. Teraz wsiadamy sobie na motorek. Dobra, czy ja... W sumie właśnie, czy ja coś poza mamą jeszcze mam na plerach? Nic. Ale no właśnie, niestety przez to, że mam ją, no to niczego innego w sumie mieć nie mogę. Dowiedziałem się też, że tak jak z Chiralistką przeszliśmy, tak gdzie teraz są, obie te postacie możemy zabrać do gorącego źródła. I w jakiś sposób, to po prostu jest na to jakaś kasenka i mają na to jakieś swoje reakcje. Ja niestety nie będę w stanie wam żadnej z tych reakcji pokazać, no bo w najbliższej okolicy żadnego takiego źródła nie ma, a jedyne jakie znam póki co, znajduje się dokładnie w tym miejscu. A no, powiedzmy, że nie uśmiechało mi się wracanie stąd tutaj, ale w sumie gdybym się odpowiednio wcześniej zreflektował, to mogłem od razu w sumie z labu przejść się tutaj. No ale niestety wtedy zapomniałem, żeby wam to pokazać, no ale trudno. Tego niestety nie obskoczyłem. Nie obskoczę w inny sposób. Dobra, to właśnie, gdzie się znajduje, gdzie się zaczyna ten teren? Kryształy, ale to mnie nie interesuje. Mapa. Dobra, jeszcze mam daleko do tego, ale ustawię sobie znacznik, żeby... To jest... Daj. No. Tu. Dobra, chciałem właśnie tak, żeby było pokazane, jak nim jechać. Chciałbym takie, że to już nie zbierałem trochę samoistnie, jak jedę tym motorem, no ale załatwił to nie było. Oczywiście wyłączamy te pałąki, żeby mi tu żaden z tych terrorystów nie przyszedł. Ale jeśli jakiegoś po drodze miniemy, no to z chęcią wypróbowałbym na nim te hakowanie. Bliższy jest tam. Zobaczmy, jaki jest zasięg tego hakowania. No.
Okej, no na pewno mniejszy. Dobra, wiecie co, ja tak podejdę tutaj. Bo mnie jeszcze nie widzi, no to tyle dobrego dla mnie. W razie... chociaż nie, bo w sumie hologenerator to działa bardziej na muły niż na tego typa. Więc to jest... na YOLO. Dobra, już? Mam zasięg, czy nie bardzo? Jestem poza zasięgiem. Bo właśnie pytanie, jaki jest zasięg na to? Ta ciężarówka, kurde, jedzie, więc... nie wiem, czy to jest mądre, żeby tak zostać w tym miejscu. No dobra, pojechali. Dalej nie widzą mnie. Teraz ciągle poza zasięgiem. Dobra, oni se patrolują po prostu, więc nie ma co się martwić. Tutaj możemy przejść. Dzięki temu, że mam rozwiniętą kondycję, dzięki tym monsterkom, to mam trochę więcej też staminy na przejście przez tę rzeczkę. Choć nie powiem, jakaś drabina byłaby tu lepsza. Teraz skradamy się od razu. Jest ziomek. Czy już go mam w zasięgu? Ciągle nie. Teraz? Tak, czyli 30 metrów to jest maksymalny zasięg. Spowoduj spięcie. Spięcie w obwodach od radka wybranego muła lub terrorysty, wywołując wstrząs elektryczny, który pozwoli go przytomności. No i ładnie. Tylko jak widzieliście, zeżarło mi to sporo, jeśli chodzi o moją energię. Ci idą, ale mam nadzieję, że mnie nie zauważą. Chociaż pewnie zaniepokoją się ziomkiem nieprzytomnym. Więc lepiej się z tym zbijać. Widzą mnie, czy już, czy jeszcze nie? Jeszcze nie, więc ja to wykorzystam i spieprzam. Chyba po prostu podniosą mi to tyle. Jak to wygląda? Ciągle skakowane, więc oczywiście jedziemy stąd. Cholerę. No nie wierzę, serio? A dobra, to nie było z tego. To nie było z tych pałąków, tylko oni se walnęli z Sygro. Dobra, tam jeszcze ujdzie. Może boli mnie strasznie, jak mały, akumulator. Zanim właśnie wolę wziąć chyba na takie dłuższe trasy, po prostu trajkę dalekiego zasięgu, nie? O, jest dokładnie to samo. Dobra, idziemy dalej. Jezu, kiedy 20 minut minęło, no ludzie! Się za dobrze przy tej grze bawię. Zresztą mnie nie tylko przy tym. Napodobowane. Pamiętasz moment swoich narodzin? Ja pamiętam pobyt w łonie matki. Nie byłam sama. Byłam bicie serca matki. A także... nie, no nie wierzę, serio! A propos, jak jechałem do tego centrum, też się odezwała parę razy, ale nie było tu nic szczególnego. Ktoś tam wspomniała, że od tego czasu tego wypadku się boi most? Mostu tu jeszcze! Jazda, jazda, jazda! Chcę dożyć wynurzonych! Dobra, trudno. Trudno, trudno. Już, 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 już! Nie, nie, nie! Proszę się mnie ode mnie odstosunkować. Już, szybko, granat. Granat.
chmurka bezpieczeństwa. Idziemy z tym. Dobra. Chowaj ten granat. O, chociaż może nie, może lepiej go wyciągnąć. Wiesz? Ty nie, czekaj chwilę. Ty nie, chowaj, mamy przycinek przecież. No właśnie, jak blisko muszę podejść, żeby go użyć, to jest pytanie. O! Nice! Mamy jednego. I mamy drugiego. Nie no, zajebiście. I to jest kurde to samo, jakbym używał po prostu tego. To jest to równoznaczne z tym, jakbym wykorzystywał po prostu mój ten. Jak daleko tam mam? 300 metrów. Nie no, kurde. Nie będę tam przez buta. Bez drogi. Dobra, jak tam motorek? Sprawny, więc to dobrze. Dzięki granat. Ja wiem, że dzięki granatowi chyba ich już tu nie ma, ale oczywiście się pomyliłem i to diametralnie. O kurde, tu jest nośnik danych? Naprawdę? Kurde, ja tego nie znalazłem za pierwszym razem. Kurde, zabieramy to oczywiście. Kurde! Naprawdę w fajnym miejscu był. Dobra, kurde, gazuj to i jazda! Okay. O, śnieg temporalny, super! Śnieg temporalny drastycznie przyspiesza upływ czasu dla wszystkiego, co dotknie, tak jak zwykłe temporale, oraz osłabia pojemniki na ładunek. Aha, czyli... Słyszałem bicie serca matki. Dobra, kontynuuję. Serca lokne. Byłyśmy z roślakami. W łonie byłyśmy jednością. Próbowali nas rozdzielić. Operacyjnie. Cały zabieg się powiódł. Lecz więź pozostała. Porozumiewałyśmy się bez słów. Ona czuła moją radość, a ja czułam jej ból. Sam jestem zmęczony. Okej, to intrygujące. No i co teraz się, kurde, wydarzy? Przekonamy Loknę, żeby faktycznie... Żeby się podpięła do sieci? Czyli, dobra, czyli jeśli dobrze zrozumiałem, to Loknę i... Malingen, nie. Maligien są nie tylko bliźniaczkami, ale też bliźniaczkami syjamskimi, tak jakby. What? Przepraszam. Przepraszam. Czemu tak się Hiraju nad nią uniosło? Kocham cię. Nie musisz nic mówić. Dobrze znów cię słyszę. Powinnam była ci powiedzieć. Chciałam ją ocalić. Nie mogłam. Nie musisz nic mówić. Loknę. Musisz naprawić jego Cupida. Kurde, ja z tymi okularami zapomniałem je zdjąć. Nie ocaliłam dziecka, ale ty ocalisz świat. Uda ci się. Kocham cię. Słyszysz?
zawsze. Na zawsze. Nie gadaj, że ona teraz zginie. Serio? Spraw, by świat był jednością, dobrze? Taką jak my. Kurde, to szkoda. Chyba dobrze sądziłem. Rozcięcie pępowiny poniekąd wydało na Malingen wyrok śmierci. Ale tarczy przez to, jak długo była w cudzysłowie podpięta do tego dziecka. 13 kilometrów. Znów jesteśmy jednością. Okej. Okay. Ładnie, prawie trzeci level. I co dalej? Tak wiele przeszło. Nie miałam pojęcia. Myślałam, że specjalnie zerwała naszą więź. Ale ta sama aktorka ją ukradła nasze dziecko i uciekła. Naprawiłam Cupida tak, jak chciała. Ogranicznik powinien już działać. Coś ci powiem. Zanim wzięłam się do pracy, przeanalizowałam kod. Widać, że ktoś przy nim grzebał. Chyba, że pamięć zaczęła mi szwankować. Ktoś pozmieniał twój kod? Pozmieniał to może przesada. Powiedzmy, że to nie była moja ostatnia wersja, ale dzięki temu w końcu zjednoczyłam się z Malingen. Może już znaleźliśmy sprawcę. Zmarła pod gruzami, wciąż nosząc nasze dziecko. Jej K odeszło na drugą stronę, ale H pozostało przy naszej martwej córce. Była wszystkiego świadoma. Dlatego nie zapięła kajdanek. Chciała ukryć swój stan. Nie mogła używać swojego wynalazku. A wszystko po to, żeby ocalić mnie i dziecko. Minute. Czy wy mi chcecie powiedzieć, że Malingen przez cały ten czas była dosłownie chodzącym trupem, który utrzymywał utrzymał się przy życiu przez to połączenie z pępowiną? Z tym dzieckiem? Przez ten świat? Że co, kurwa? I tu jest zryte! Jeśli dobrze zrozumiałem Loknę, to rozumiem Malingen sama popsuła sieć chiralną, w sensie tego Cupida. Właśnie po to, żeby sam ją tutaj zaniósł. Dobra, Loknę Malingen, ja to muszę przeczytać, nie? Stabilizator. Dobra. Siostro? Słyszę cię. Znowu jesteśmy jednością. Jak w brzuchu matki. Pamiętasz? Malingen. Loknę. Thank you.
What the hell? Po pierwsze, czemu ona ma dwa różne kolory oczu? Jakby jedno swoje, jedno od Malingen. A dwa, ten hologram od Radka? Dzięki tobie. Czy ten hologram? Jest wreszcie w zasięgu. Ty też, Lokne. Twoja praca pomoże nam zapewnić ciągłość działania sieci chiralnej. Razem może zdołamy dostać się na zachód. Słuchaj, Sam. Jest coś, o czym musisz wiedzieć. Przyjrzeliśmy się danym z momentu, w którym trafiłeś na żołnierzy. Mieliśmy tylko dźwięk, co nie oddaje całości obrazu, ale zasłyszane języki, nazwiska i określenia, rozpoznana amunicja. Wszystko zdaje się wskazywać na to, że byłeś na polu bitwy sprzed ponad 100 lat, z czasów I wojny światowej. To nie był sen. I nie była to halucynacja. Może przeniosło cię do innego wymiaru, czy coś takiego. Sądząc po niezgodności czasów, być może trafiłeś na plażę. Niestety pewności nie mam. W każdym razie nie słyszałem o plaży, która stała się polem bitwy. Ale kształt plaż formuje wola ludzi, którzy je zamieszkują. Może Hartman będzie miał lepsze wyjaśnienie. Plaże to jego konik. Niestety wciąż jest poza siecią chiralną. Na razie lepiej odpocznij. Nie ma sensu roztrząsać nierozwiązanych spraw. Okej. Okay. Dla mnie spoko. Dobra, to mogę pominąć na spokojnie. No nie powiem, zrobiło się interesująco. Dobra, na pewno trzeba się ogarnąć. O, dwa nośniki, a nie jeden. Proszę, to gdzie drugi w takim razie? Ale to jest coś, czym się na pewno będę chciał zainteresować. I to bardzo, bardzo szybko. O, nie mogę skoczyć z Fragile. Ciekawe. I... What? Gdzie jest Eudek? Halo? Tego szukasz? Niespodzianka. Fragile mnie tu przeniosła. W końcu odwiedziłem plażę. No, jej plażę. Nie martw się, nie jestem tu dla ładnych widoków. Twój mały Eudek ma poważny kłopot. Okej. Ej, teraz zauważyłem, że Dead mam tak jakby strzycia na czole, zauważyliście? Jakby po jakiejś operacji mózgu. Pamiętasz, jak ci wyjaśniałem, że inkubatory łączą Eudeki przez sieć chiralną z poronnymi umieszczonymi w siedzibie? Łącznikowe dzieci to dosłownie łącznicy między nami i zaświatami. Ich miejsce nie jest przy nas, ale też nie przy wynurzonych. Funkcjonują pomiędzy dwoma światami i nie wykazują większej więzi z jednym ani drugim. Ale EUD-28 coraz bardziej i bardziej przywiązuje się do świata żywych. Do ciebie, Sam. Chyba dobrze, nie? Jesteśmy wspólnikami. Wspólnikami? Sam, Eudek to narzędzie. Nie człowiek. Łącznik tak, dziecko nie. Śmiem wątpić. Ale w czym właściwie masz problem? To narzędzie. Ta broń przekształca się w człowieka. Nabiera ciała. Jego mózg jest coraz bardziej aktywny. Gromadzi wspomnienia. Twój Eudek zyskuje samoświadomość. Staje się dzieckiem. Nadal nie widzę żadnego problemu. Ja też nie. To sprzęt Sam. O określonym przeznaczeniu. Działa prawidłowo tylko wewnątrz kapsuły. W 70% przypadków śmierć następuje już przy wyjmowaniu. Ale w tym momencie to bez znaczenia, bo i tak za parę dni przestanie działać. Przestanie działać?
Dokładnie. Kapsuła już mu nie wystarczy. Zepsuje się. Jak mu pomóc? Resetem. Będziesz musiał zostawić go ze mną. Przetnę wasze obecne połączenie i wykonam zabieg, który znów połączy go z drugą stroną. To takie drobne szarpnięcie, które go naprostuje. Znów będzie znał swoje miejsce pomiędzy światem żywych i umarłych. Ale pamiętaj, że jakiś czas będziesz działał sam. To na pewno pomoże? Oczywiście. Z jednym ale. Zabieg może mu wymazać pamięć. Wymazać? Zapomni mnie? Spokojnie. Nadal będzie działać jak należy. Musisz mi zaufać. No daj. Mówię ci, to jak gra. Wciskasz guzik i grasz od nowa. No chyba nie. Ja nie znoszę tych małych drani. To nie było przypadkowe. Sam? Cały się wybrudziłem, łażąc po plaży. A twój Eudek jeszcze dodał coś od siebie. A ciuchy gdzie zostawisz? Nie gadaj, że mogę tam wejść. Okej, dobra. Na szczęście ustępuje miejsce. Albo i nie. Nikt nas tu nie usłyszy. Jesteśmy sami. Nikt nie nagra naszych słów, ani nie odczyta ich z ruchu warg. Chodź bliżej. Die Hardman nie może się dowiedzieć. Rozumiesz? Mam nowe informacje o eksperymentach z Eudekami. Oficjalnie zostały zawieszone przez rząd po rozpróżni, w której stracił życie ówczesny wiceprezydent. Zniszczono akta, zakazano stosowania technologii. Ale rzecz jasna, potajemnie wciąż ją rozwijano. Na wyraźny rozkaz prezydent Strand. Bridget? Eudeki stanowiły klucz do rozwikłania zagadki wdarcia śmierci. Były dla niej skarbem. Miały nie tylko wykrywać wynurzonych. Chciała je łączyć z siecią chiralną, żeby ułatwiały podróże na plażę. Ale jej plany spaliły na panewce. A cała technologia dostała się w ręce terrorystów. A co ma do tego Die Hardman? Aż się boję sprawdzać. Nie wiem, jak długo pracował dla stran. Nie znam nawet jego nazwiska, ani twarzy. A ty coś wiesz? W końcu dłużej się znacie. Od początku nosił tę maskę. Coś poparzyło mu twarz. Ach, wybacz. Wszystkie dane z tego okresu są w najwyższym stopniu tajne. Z tego co wiem, tylko dyrektor ma do nich dostęp. Stary, jesteś trochę za blisko. Ale sieć chiralna daje nam nowe możliwości. Zbieram pofragmentowane dane z domeny publicznej z całego kraju. Mam nadzieję, że dzięki nim dowiem się czegoś więcej. Uważaj sam. Są czujni.
No, Sam, można z tobą konie kraść. No i nie musimy już dziś robić prania. Napraw Eudeka, okej? O nie, ty jesteś od naprawiania. Bez ciebie sobie nie poradzę. Szczegóły znajdziesz w terminalu dostaw na górze, ale najpierw się ogarnij. Kto to mówi? Ta nowa figurka, a propos, że pokonaliśmy kolejnego takiego wynurzonego. Jest właśnie w kształcie tego, takiego ala kota, powiedzmy. Chyba mamy tutaj Higgsa też. A nie, to my jesteśmy. Z mamą. Spoko. Dobra, czy ja coś w dostosowaniu plecaka mam nowego? Nie pamiętam, chyba nie. A nie tak, mam, stabilizator. O co z tym chodzi? A, stabilizatory. Pomagają utrzymać pion, gdy się potkniesz. Kiedy spróbujesz odzyskać równowagę, automatycznie uruchomią wspomagający system kontroli postawy. A jeśli to wszystko nie uchroni cię przed upadkiem, zredukują jego siłę i ochronią ładunek. Ej, dobra rzecz. O kurde! Okej, ale zajmuje całe miejsce na tym plecaku, więc chyba jednak podziękuję. Okej, na pokrywy nie mam lepszej, więc zostaje. Przecież kurde, wbrew pozorom to nie jest takie złe. Naprawdę pomaga, tylko właśnie dlaczego to zajmuje aż tyle miejsca? Pozostaje mi tylko liczyć na to, że wraz z upgrade'ami i levelami może to będzie po prostu coraz mniejsze. Więc tak jak na broń możemy obejrzeć te nowe nasze brońki. Co my tutaj mamy? A, zwykły granat. Okej. A tutaj mamy te bomby ogłuszające. Tutaj pistolet. Nie, to jest wyrzutnia spoiwa. Moduł 0 póki co. Jeszcze tego nie ulepszyłem w ogóle. Chociaż, czy to się da bardziej ulepszyć? To jest też dobre pytanie. Tutaj granat dymny po prostu. I hematogranat. Tutaj obok. Tutaj mamy karabin automatyczny. Karabin nieśmiercionośny. I tutaj te dwa już znamy, ale tu jeszcze jest pistolet. Drugi level. Spoko. Czyli co, teraz jeśli będę wchodził na tereny wynurzonych, no to krótko mówiąc będę po prostu w dupie, bo nie będę w ogóle nawet ich widział. A co dopiero mógł, kurde, się ich pozbywać. No chyba, że nagle mi wyskoczą na pysk, wtedy wiadomo, dość łatwo będzie ich zauważyć. Ale dobra, terminal. Mamy pocztę do sprawdzenia. Ale patrzcie, czyli nasz kolega, człowiek szklana pułapka, jest takim trochę Nickiem Furym. Jeśli chodzi o te wszystkie dane i tak dalej. Super, dowiedziałem się a propos tego, co chciałem, dowiedziałem się jedno wielkie nic. Dobra, trudno. Zobaczmy. Mama, upadły anioł. Węzeł górski jest teraz częścią UCA. Lokne wyjaśniła, że to było jedno wielkie nieporozumienie. Kamień serca. Dzięki bombie zniknęła też cała smoła. To zabrzmi dziwnie, ale kojarzysz odradek z nad lewego ramienia mamy? Nigdy się na tym nie zastanawiałem, ale ktoś mi powiedział, że to symbol jej pokuty. Koniec końców zdradziła Lokne, nawet jeśli winę ponosili terroryści. Po tym wszystkim postrzegała siebie samą jako upadłego anioła, który nigdy nie będzie mógł dołączyć do Lokne w niebie. Jak ABZ Thibault, przepraszam jeśli się to czytam, ale no sorry, jedno skrzydł demon, który niegdyś podążył do Egiptu za Belzebubem, żeby bruździć Mojżeszowi. Widać, mama miała poetycki nastrój, gdy modyfikowała odradek, który wykorzystała, by ukoić ból swojego martwego dziecka. Można uznać to za dziwne, choć chyba sama była już wtedy martwa. Wygląda na to, że wszystko należy już do przeszłości. Nieporozumienie zostało wyjaśnione i siostry znów są jedną całością. Dzięki tobie, Sam. Mama w końcu odważyła się przeciąć pępowinę i pozwolić dziecku przejść na drugą stronę, tam gdzie jego miejsce. Postąpiła słusznie. Tak więc te dwie kobiety znowu są jednością, a upadły anioł otrzymał drugą szansę i bardzo dobrze, bo lubię wierzyć, że każdy ma możliwość odkupienia win. Wiecie, co jest w ogóle zabawne?
że ona z tym jednym skrzydłem trochę mi się kojarzy z arcybiskupem z Lies of P i z tym tym jednoskrzydłym aniołem. Ale to raczej nie jest easter egg, no bo ta gra powstała na jakieś chyba 5 lat przed Lies of P. A kto wie, może oni stąd, kurde, wzięli ten. Może oni stąd wzięli inspirację. O, Boże, czemu mi tyle zajęło, kurde, ogarnięcie tego słowa. Odzyskanie. Kury miał 2 nośniki, a nie jeden. Sam nie uwierzysz. Pamiętasz tego kuriera, którego wynająłem? Skurczybyk znalazł 2 nośniki. Zanim udało mi się namierzyć ten drugi, terroryści zdążyli położyć na nim łapska. Ech, powinienem był wcześniej się połapać. Myślałem, że ujarzmię wasze systemy, wiesz? Na sekundę spuściłem piłkę z oczu. Kurna mać. Nie, murwa kać. Pewnie zabrali mój nośnik do swojej bazy. Musisz im go odebrać. Sam te nośniki to dla mnie jedyna szansa. Bójnij się do dystrybucji na północ od Górskiego i przyjmij zlecenie. Okej, okay, czyli tam, gdzie zaniosłem ten poprzedni nośnik. Ale dobra, myślę, że jak teraz będę budował drogi, no to na spokojnie w końcu tam dojadę. Dobra, nie będzie wizji Eudeka oczywiście, no bo Eudeka nie mamy przy sobie, ale kurde. Ciekaw jestem, co dostanę właśnie za tą nową, za ten drugi nośnik. Ale, a no właśnie. Ale jest tak, jest taki, może nie niedosyt, ale takie trochę poczucie samotności trochę, nie? Bo, kurde, cały czas byliśmy z tym Eudekiem, a teraz jesteśmy, teraz będziemy sami, nie? Dobra. Będę musiał dostarczyć materiały, będę chciał brać stąd, więc i tak muszę chociaż krótką gadkę tu ogarnąć. Dobra, gdzieś tu były dostarczane materiały, tylko nie bardzo wiem gdzie. Coś tam było pokazane, ale niestety chyba... No nie, żadna droga nie jest ukończona, no ale przynajmniej ja będę miał mniej do zbierania. No ale dobra. Jeszcze szybko odprawę od człowieka szkolnej pułapki. Batman mówi, że twój łącznik nie jest w pełni sprawny. Musisz przerwać misję do czasu przywrócenia mu funkcjonalności. Tylko on jest kompatybilny z Dooms. A na zachodzie będziesz częściej spotykał wynurzonych. A propos, Amelie poinformowała nas o smołowisku przy węźle granicznym. To olbrzymi teren pełen wynurzonych, najpewniej wezwanych przez Higgsa. I choć chcemy, żeby się stamtąd jak najszybciej wyciągnął, bez łącznika będziesz mieć marne szanse. Tak więc najpierw musisz pomóc Deadmanowi przywrócić mu sprawność. Skoro jest na miejscu, może porozmawiacie twarzą w twarz. Sam. Jestem teraz trochę zajęty, więc mam nadzieję, że zgodzisz się na holorozmowę. Najpierw musisz podłączyć kilku prepersów w okolicy, żebyśmy mogli zwiększyć stężenie Hirany. Dzięki temu wzmocnisz połączenie między ED28 i Boronem. Później, jak już mówiłem, poprawimy dostrojenie twojego łącznika. Aby to ułatwić, będziemy musieli dosłownie was od siebie oddalić. Zostawisz go tu, a sam odejdziesz. Jeśli wszystko pójdzie gładko, powinien znów normalnie funkcjonować. Na szczęście, ten plan jest zgodny z kolejnymi celami. I tak zamierzaliśmy włączyć ten region do sieci chiralnej. Nawiąż relacje z prepersami, dostarczając im przesyłki i przekonaj ich do naszej sprawy. Niełatwo jest złożyć sobie dom w tych górach. Mimo to, wielu ludzi podjęło tę próbę. Ich schrony są rozsiane po całym regionie. Mamy pełną listę zleceń czekających na realizację. Pamiętaj jednak, że ci ludzie sami postanowili zamieszkać w tym miejscu. Tacy jak oni cenią sobie prywatność. Nie myśl sobie, że pójdzie ci z nimi jak z płatka. Będziesz musiał zasłużyć na ich zaufanie. Krok po kroku. Jeszcze jedno, Sam. Przez pewien czas będziesz pracował bez łącznika. Twoje zdolności wykrywania wynurzonych zostaną ograniczone. Tak więc bądź czujny i wypatruj wszelkich nietypowych zjawisk. I jeśli dasz radę, unikaj deszczu. No spoko. Czyli odprawę mamy ogarniętą. Zobaczmy, komu tym razem dostarczymy dane z tego nośnika. O no, patrzcie państwo. Wielkie dzięki, Sam. Proszę, Deadman to chyba pierwszy raz się tu pojawił.
Był Hartman, był Die Hardman, była mama i była Fragile, ale Deadmana jeszcze nie było chyba ani razu. Dziękuję. Zobaczmy, co takiego mu dostarczyliśmy. Które to jest? Tutaj. Rzeźba Luden. O, proszę. W kształcie kurde tego. To jest ten gościu z intra. Kiedy legendarny twórca gier wideo Hideo Kojima podjął decyzję o zleceniu budowy posągu Ludensa, symbolu i maskotki Kojima Productions, udał się prosto do mistrzów sztuki rzemieślniczej z Prime One Studio, którzy stworzyli to olśniewające arcydzieło. Postać Ludensa powstała na podstawie teorii holenderskiego myśliciela Johanna Huizingi. Zajebiste nazwisko. I jego idei Homo Ludens, czyli człowieka, który się bawi. Bawmy się więc dalej, aby ludzkość mogła się rozwijać. No i bueno, lubię takie podejście. Dobra, zobaczmy. Zlecenia standardowych nie ma jeszcze, a dla nas są jakie? Do robotyczki, o, kawałek dalej, i do lekarza z tej strony. Okej, do niego to widzę, przydałby się Tyrolka. Więc będę musiał takowo postawić. Ona jest tu. No do niej w sumie też by się przydała Tyrolka. No, w tych górach to Tyrolki to będą chyba za pan brat z nami. Więc w sumie właśnie, a propos. Zanim zacznę łazić z materiałami i tak dalej, to tak. W garażu czy mam jakiś pojazd fajny? Mam trajkę w windzie. O Jezus, nie! Boże, przez chwilę mignęła mi nazwa gracza. Nie, Jezu, czemu? Nie, no nie zrozumiem takich ludzi, naprawdę. Dobra, stworzę tak... Czdzę. O, a nie mogę! Okej, dobra, na dwa tylko styka. A, bo kryształów nie ma. Dobra, to się zaraz naprawi. Bo kryształy mogę im na spokojnie doładować. Dobra, buty poziomu trzeciego. Mam lepsze buty, więc mogę to wszystko zrzucić. Drabiny mam też lepsze. Zaczepy, dobra, worek to niech tu zostanie akurat. Cała reszta na przetworzenie i jeszcze dołożymy tutaj 200 kryształów od nas. Bueno. To pomijamy oczywiście. Dobra, out. Stwórz sprzęt. Czyli tak, po pierwsze potrzebuję tutaj ciężarówki, najlepiej dalekiego zasięgu. Tak, tak, tak. Broń też się przyda, chociaż w sumie dobra nie, bo mam ten nieśmiercionośny karabin, więc to wystarczy. Bomby, no bomby sobie mogę odpuścić. Exosuit to mam ten szybkościowy, ale pancerz myślę może się przydać. Wiesz co, tak dla testu, wezmę sobie jeden tak, dobra, dwa te zwykłe, jeden srebrny ze złotem, wiesz jak to wygląda. I tu jeszcze assemblery, tak ze 4 sztuki. No i to będzie na tyle póki co. Tutaj wszystko schodzi. Przyściutko na plery. Automatyczne rozłożenie. Bueno. Aha. Okej, nie do końca na to liczyłem, jeśli chodzi o pancerze. Jeszcze raz. Come on. Dobra, moment. To rozładuj. Assemblery. Dobra, dwa schowam do pojazdu, reszta niech zostanie ze mną, bo to praktycznie od razu zużyję. Czyż w sumie? W sumie nie, dobra, żeby nie marnować miejsca, to te... O właśnie, te trzy na razie zrzucę do prywatnej szafki. Bo w sumie jak ulepszę Tyrolkę, to powinna wystarczająco dobrze być na tym. Dobra, to do kieszonki niech leci. Karabin mogę sobie natomiast na zaczepy powiesić, żeby nie zajmował miejsca. A pancerz przyczepiamy. Come on, serio? Dobra, teraz dam rozłożenie. Okej, to się sam poukłada i zobaczmy, jak to wygląda. Tu mamy te dwa zwykłe. Złoty i srebrny. Okej, no złoty ten pancerz nie wygląda aż tak źle jak złoty Exosuit, więc mnie to tam się podoba. Ale dobra.
Na razie to będzie na tyle. Dziękujemy za twój wkład. Mnie teraz czeka sporo przejazdów w te i we w te, żeby rozgalić materiały do tworzenia dróg. Ale spróbuję sobie też w miarę dobrze jakoś ustawić tyrolkę i ją potem upgrade'nąć. Z tym akurat nie powinno być dużego problemu. Ale my się widzimy w kolejnym materiale, w którym będziemy dostarczali kolejne przesyłki do kolejnych osób. Czytaj właśnie do robotyczki oraz do lekarza. Naprawdę, biorąc pod uwagę jak wygląda cały ten teren, no to myślę, że bez tyrolki, bądź tyrolek właściwie, to tu się raczej nie obejdzie. A bynajmniej nie na kolejne dostawy do tych ludzi. Tak więc ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Death Stranding. Cześć!